Cześć, witajcie. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że tak licznie postanowiliście dołączyć do nas w ten wyjątkowy dzień. Piątki powoli nierozerwanie zaczynają nam się kojarzyć w Akademii Aplikacji z webinarami. Wychodzi na to, że to jest nasza nowa tradycja. Tradycja fajna, więc dlatego chcemy ją kontynuować. Tematem dzisiejszego spotkania są pliki w Microsoft Teams. Zabiorę Wam dosłownie chwilkę na rzeczy organizacyjne, zanim przejdziemy do samego demo. Ja nazywam się Łukasz Falaciński i wspólnie z Michałem Gudzowskim współtworzymy projekt Akademii Aplikacji. Za chwileczkę trochę więcej jeszcze o Akademii powiem. Zaprosiliśmy do poprowadzenia dzisiejszego webinara Martę Czapik. Marta w sesji demo na pewno powie jeszcze troszeczkę o sobie. Ja tylko wspomnę o tym, że jest to nasz drugi wspólny webinar. 3 tygodnie temu Marta pokazywała podstawę pracy z Microsoft Teams. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji widzieć tego webinara, to serdecznie zapraszam. Przez ten krótki okres obejrzało na naszym YouTubie nagranie z niego ponad 15 tysięcy osób, więc na pewno warto. Jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, pewnie zastanawiasz się, czym w ogóle jest Akademia Aplikacji. Akademia Aplikacji to projekt edukacyjny. Naszym założeniem jest zasypywanie rowów i burzenie murów pomiędzy przysłowiowym biznesem i IT. Chcemy pokazać, że bez jakichś specyficznych umiejętności technicznych, bez konieczności bycia programistą, można wykorzystywać narzędzia, które na co dzień wykorzystujemy, chociażby Office 365, do tego, żeby rozwiązywać bardzo konkretne problemy biznesowe. Jesteśmy przekonani, ba, mamy nawet na to twarde dowody, bo za nami 2 edycje kursu Power Apps Ninja, że jest to naprawdę możliwe i każdy z odrobiną chęci i czasu jest w stanie, korzystając z Office 365, faktycznie zwiększyć i swoją osobistą produktywność i rozwiązywać bardzo konkretne problemy biznesowe. Zanim przejdziemy jeszcze do demo, wspomnę o nagraniach z poprzednich webinarów. Wszystkie znajdziecie na naszej stronie. Udostępniamy je nieodpłatnie. To oprócz szkoleń oczywiście też jedna z działek naszej działalności. Słuchajcie, nasze spotkanie będzie miało bardzo prostą strukturę. Za chwileczkę już obiecuję, skończę ten wstęp organizacyjny i przejdziemy do sesji demo. Sesji demo, w której Marta pokaże Wam najważniejsze rzeczy związane z obsługą plików. Tytuł dzisiejszego webinara jest trochę przewrotny, bo pliki w Microsoft Teams, ale jak zobaczycie, większość sesji demo będzie poświęcona SharePointowi. SharePoint to ogromna platforma. Od ponad 15 lat zajmuję się SharePointem i zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie nawet w najdłuższym na świecie webinarze omówić chociażby pokrótce wszystkich funkcji tej platformy. Więc dzisiaj skupimy się na tych 5% funkcji, które w obecnej sytuacji, gdzie wszyscy pracujemy zdalnie, są naszym zdaniem absolutnie konieczne. Skupimy się na plikach. Zobaczycie takie podstawowe rzeczy, które od razu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy. Natomiast jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane z szeroko rozumianym SharePointem, korzystajcie w prawym górnym rogu z sekcji Q&A. Tam wspólnie z Michałem Guzowskim będziemy starać się odpowiadać na te pytania na żywo. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, mamy już 600 osób w tym momencie na żywo i mając też w pamięci nasze poprzednie webinary, no przy tej skali nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania na żywo czy też w czacie, ale obiecujemy, że wszystkie je zbierzemy, przeredagujemy, skompilujemy formę pliku PDF, który razem z nagraniem udostępnimy we wtorek tuż po świętach. Ja myślę, że Marto, możemy powoli przełączać się na Twój pulpit. Ja jeszcze raz zachęcam do tego, żeby korzystać z Q&A. Tam się słyszymy, a Marto, scena jest twoja. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za wprowadzenie, Łukasz. Bardzo dziękuję w ogóle Akademii Aplikacji za kolejne zaproszenie do poprowadzenia webinaru. Dzisiaj z mojej strony slajdów nie będzie, także moją twarz widzieliście na prezentacji u Łukasza, a ja z mojej strony opowiem dwa słowa o sobie. Ja nazywam się Marta Czapik. Niektórzy mnie znają pod pseudonimem artystycznym Legalna Marta i zajmuję się na co dzień. Tak jak też Łukasz powiedział, że zajmujemy się między innymi właśnie burzeniem tych murów między IT a biznesem. I ja właśnie przekładam ten język informatyczny, ten język IT na język polski i uczę też użytkowników krok po kroku, jak z Office 365 korzystać.
Dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć Wam o plikach w Microsoft Teams, dlatego zobaczycie troszkę Teamsów, ale zobaczycie też, jak wygląda SharePoint. Ja na sam początek, dla tych, którzy jeszcze wcześniej nie mieli okazji widzieć naszych twórczości, na wstępie dodam, że prowadzę wszystko na koncie Hani Mostowiak i Marka Mostowiaka, także to są moi główni bohaterowie. I na początek, logując się na stronę office.com, kliknę sobie w Microsoft Teams, aby przejść do mojego Teamsa przez przeglądarkę. Pokażę Wam, czym są te pliki, gdzie one się znajdują, jak z nich korzystać i dowiecie się też nieco więcej o uprawnieniach. Jeżeli wiecie już, czym jest Teams, jeżeli zapisaliście się na ten webinar, to zapewne tak jest. Po lewej stronie mamy menu nawigacyjne, od razu przejdziemy sobie do zespołów i klikniemy dołącz do nowego zespołu. I w ten sposób pokażę Wam, że tworząc nowy zespół, tworzy nam się również taka witryna plików. Kliknę sobie utwórz zespół od podstaw i wybiorę zespół publiczny, tak aby też inni użytkownicy mogli do niego dołączać. Wybierzemy sobie zespół biuro, tak sobie go nazwiemy i tutaj będą osoby związane tutaj z naszą pracą biurową. Dobra robota, mamy już utworzony zespół biuro i tworzy nam się automatycznie kanał ogólny, o czym już dobrze wiecie i przechodzimy do zakładki pliki. I to, co widzicie tutaj, to nic innego jak właśnie SharePoint. Na ten moment widzimy tutaj, że tworzy nam się ten zespół, to może jeszcze chwilkę potrwać, a wcześniej w stworzonym już na przykład w zespole administracja, jak wejdziemy sobie w pliki, to też mamy tutaj witrynę plików. I to jest właśnie ten SharePoint, czyli pliki, które są w Teamsie, nie są magazynowane na Microsoft Teams, bo ta cała zakładka, ten cały pulpit nawigacyjny, jeżeli chodzi o te wszystkie karty, które tutaj mamy dostępne, to jest właśnie SharePoint. Klikając w te trzy kropeczki, możemy otworzyć w aplikacji SharePoint, czyli nie otworzyć SharePointa, ale otworzyć to, co widzimy tutaj w aplikacji SharePoint, bo to już tak naprawdę jest nasza witryna plików. Tutaj klikając biuro, czyli to ten zespół, który przed chwilą stworzyliśmy, mogę wysłać tutaj jakiś plik. Na przykład wyślę sobie plik z komputera. Kliknę w dokumenty, na przykład świadectwo pracy. Może to być jakikolwiek plik, na przykład dokument Worda. I wysyłając to w zespole, od razu mam to dostępne w plikach. I jak widzimy, to świadectwo pracy tutaj jest i te pliki są inne niż w pozostałych zespołach. Każdy zespół ma swoją witrynę plików. Dodatkowo każdy kanał również ma swoją witrynę plików. Można kliknąć w te trzy kropeczki, kliknąć dodaj kanał i stworzy nam się tutaj kolejna witryna. Ale pokażę Wam na początek, jak to na ten moment wygląda w naszym SharePoincie. Klikniemy w takim razie w te trzy kropki, otwórz w aplikacji SharePoint. Pozostałe sobie tutaj pozamykamy. I mamy naszą witrynę, która w tym momencie wygląda niemalże tak samo jak w Teamsie, czyli mamy te nasze przyciski, które wcześniej wyglądały dokładnie tak samo i mamy te same pliki. Jak widać tutaj ścieżkę dostępu, czyli kliknęliśmy w dokumenty w naszej witrynie SharePoint i tutaj jest General. To General oznacza, że to jest kanał ogólny i zawsze przy każdym stworzeniu zespołu stworzy nam się taki folder General. Spójrzcie. Mam tutaj mnóstwo zespołów i każdy z tych zespołów będzie miał kanał ogólny. To jest akurat z języka polskiego, z angielskiego mamy general i każda ta witryna będzie miała automatycznie taki folder general. Po lewej stronie SharePoint składa się z takiej witryny całościowej. Tutaj mamy to dostępne tylko dla tej zakładki dokumenty, a po lewej stronie mamy całe menu nawigacyjne, strona główna, konwersacje, dokumenty. Przez to wszystko nie będziemy przechodzić, bo SharePoint, tak jak wcześniej wspomniał Łukasz, jest ogromnym narzędziem i można o tym zrobić cały kurs online tak naprawdę. Ja również stworzyłam jeden z modułów kursu online Office 365 o samym SharePoincie i to jest kilka godzin mówienia o podstawach. Myślę, że Łukasz mógłby mówić całą godzinę o samych uprawnieniach w SharePoincie, bo jest to naprawdę rozległy temat, dlatego nie będziemy przechodzić przez to wszystko tutaj po kolei. Skupimy się tylko na tych plikach. Przejdziemy w takim razie do całej tej zakładki dokumenty i widzimy, że jest tutaj folder General, czyli to jest właśnie ten kanał, który powstał w Teamsie. Spójrzcie, co się stanie, jeżeli stworzymy sobie nowy kanał.
Ja sobie w takim razie w tym naszym utworzonym nowym zespole biuro kliknę w te trzy kropki, dodaj kanał i możemy sobie tutaj dodać na przykład kanał umowy. I to będzie kanał, w którym będziemy wszyscy pisać akurat o wszystkich dokumentach, o umowach, o jakichś regulacjach. Także mamy stworzony odrębny kanał umowy. Kliknęłam sobie teraz w biuro i pojawił mi się tutaj na moim SharePoincie, oprócz tego folderu General, również folder umowy. To tworzy mi się automatycznie. Całą naszą witrynę dokumentów mamy podzieloną na foldery w zależności od tego, jak nazywają się kanały. I jeżeli stworzymy coś w folderze umowy, to dokładnie ten sam plik będzie dostępny tutaj w naszej zakładce pliki, ponieważ każdy zespół i każdy kanał ma odrębną witrynę, oddzielną witrynę pliki. I tutaj klikając pliki mamy świadectwo pracy, a wchodząc w umowy pliki mamy pusto. Na ten moment nie ma tutaj jeszcze żadnych plików. Ja kliknę sobie w SharePointa, General, widzimy, że mamy tutaj to świadectwo pracy i dodając coś, na przykład klikając przekaż pliki i wybierzemy z folderu na przykład wzór zawiadomienia organizacji, otwórz, mamy tutaj informację, że dokument został przekazany i klikając w Teams, ogólny, pliki, będę miała ten plik również dostępny tutaj. Także widać, że nie trzeba robić tego z poziomu SharePointa, nie trzeba robić tego tylko z poziomu Teamsa, można to zrobić w dowolnym momencie i w tych wszystkich miejscach jest dostępny dokładnie ten sam plik. Kliknę w takim razie jeszcze raz w SharePointa, żeby pokazać Wam, że tutaj na naszej witrynie dokumenty, oprócz tego, że foldery tworzą nam się same, można też stworzyć ręcznie, na przykład klikając tutaj nowy, w ten plusik, folder i następnie można stworzyć jakiś nowy folder, na przykład dotyczący postanowień. Żeby rozdzielić sobie te umowy i na przykład postanowienia będą w odrębnym folderze. I ten folder nie jest już widoczny z poziomu Teamsów, bo my tego nie utworzyliśmy w Teamsach, tylko w SharePointie i jest to jakby poziom wyżej ponad tymi kanałami. Ale jeżeli stworzymy folder w naszym folderze General, czyli kliknę nowy folder, utwórz. I ten folder tworząc w General, on jak najbardziej pojawi nam się tutaj w naszym Teamsie. Kliknę sobie ogłoszenia, pliki. OK, i ten folder mi się tutaj pojawił kilka sekund temu. I widać, że jest to w folderze General, a to w dokumentach, czyli ten poziom wyżej, to już jest jakby odrębny folder, do którego możemy dostawać się z tego poziomu. Możemy ten folder oddzielnie również udostępnić, żeby inni użytkownicy, inni członkowie teamu również mieli do tego dostęp, na przykład klikając tutaj tę strzałeczkę udostępnij. I można tutaj podając adres e-mail udostępnić na przykład ten folder dla Marka. I w ten sposób udostępniamy, wpisujemy tutaj nazwę danego użytkownika i można kliknąć wyślij i od razu Marek Mostowiak dostanie takie zaproszenie, ponieważ jego w tym teamie, w tym naszym zespole biuro nie ma, ponieważ mamy tylko jednego członka, my wysłaliśmy mu zaproszenie akurat do tego konkretnego folderu. Klikając z powrotem w Teams, pokażę Wam również, jak to wygląda już na utworzonym zespole administracja. Również mamy ogólny i dokumenty i mamy tutaj różne pliki pododawane. I tutaj mamy czterech członków w tym zespole. I ci członkowie mogą wspólnie edytować dokumenty, które są już tutaj poudostępniane. Możemy wejść teraz na konto Marka. Ja wejdę przez drugą przeglądarkę, którą mam otworzoną i tutaj już mam Marka zalogowanego, jesteśmy w Teamsie, klikniemy sobie zespoły i mamy tutaj również zespół administracja. Nie pojawił nam się ten zespół biuro, bo ten zespół był stworzony przez Hanię i Marka tutaj nie dodaliśmy. I mamy tutaj dwa kanały, ogólny i dokumenty. Możemy do tych plików tutaj dostać dostęp, klikając pliki i Marek widzi dokładnie to, co Hania stworzyła, klikając w dokumenty. Również widzimy te pliki, które są tutaj w dokumentach. Marek w takim razie kliknie sobie tutaj w te trzy kropeczki, otwórz w aplikacji SharePoint i mamy dostęp do tych plików właśnie w witrynie administracja.
Co w przypadku, jeżeli Marek będzie chciał teraz coś edytować? Będzie mógł kliknąć w dowolną umowę i będzie mógł ją edytować przez przeglądarkę. Te wszystkie dane będą też widoczne u Hani. Ale to wiecie, jak wygląda wspólne edytowanie plików, bo to już pokazywałam w poprzednich webinarach. Te zmiany pojawiają się w czasie rzeczywistym. Przełączymy się na Hanię. Pokażę Wam, jak w SharePoincie można zorganizować sobie jeszcze oprócz tego, że mamy taką wspólną witrynę dokumentów, możemy stworzyć też odrębną bibliotekę plików. To nazywa się biblioteką dokumentów i można mieć takich witryn, takich bibliotek można mieć kilka w tej naszej witrynie biuro. I spójrzcie, ja w takim razie kliknę sobie w zakładkę strona główna, także przejdziemy do czegoś więcej niż tylko dokumenty. I tutaj mamy naszą witrynę utworzoną. Tak ona wygląda, jeżeli utworzymy witrynę na przykład z poziomu Teamsów, czy klikniemy po prostu nowa witryna, to w ten sposób ona wygląda. Jest ona w żaden sposób niedostosowana do naszych potrzeb, ale już takie przykładowe elementy się na niej znajdują, jak wiadomości, aktywności, czyli nasze ostatnie dodane dokumenty, szybkie linki i tutaj mamy podgląd właśnie na te nasze dokumenty. Tutaj te elementy na stronie głównej mogą wyglądać w dowolny sposób. O tym też więcej pokazuję w kursie, tutaj nie będziemy się zagłębiać, ale nie musi to wyglądać tak, jak wygląda to tutaj na tym ekranie. Ja chciałam tylko przejść do tej ikonki nowe, do tego plusika, aby stworzyć nową bibliotekę dokumentów. Spójrzcie, możemy mieć całkowicie nowy zbiór dokumentów, nie musi to być powiązane z Teamsami. I klikniemy sobie tutaj, na przykład wpiszemy ważne pliki. Chcemy mieć je odrębnie, ponieważ później przejdziemy też do ustawień udostępniania i będziemy mogli tutaj pozmieniać uprawnienia. Klikniemy utwórz i po lewej stronie w naszym menu nawigacyjnym pojawi nam się nowa biblioteka, nowa zakładka, ważne pliki. Tutaj też można tę listę wyedytować i te ważne pliki mogą się znajdować na przykład wyżej, pod dokumentami, nad, także tę stronę też można tutaj dostosować. Mamy całkowicie nową, pustą bibliotekę dokumentów i też można tutaj tworzyć foldery, dokumenty, można przekazywać foldery i dokumenty również z pliku i tutaj możemy sobie stworzyć całkowicie nowy zbiór plików. Można to też zrobić w ten sposób na szybko, klikając w nasz folder, można złapać wszystkie umowy i po prostu przeciągnąć je do naszej przeglądarki. Tutaj mamy informację, że przekazywane jest 11 elementów. I widzimy postęp, jak te pliki udostępniają się na naszą witrynę. Przekazano gotowe 11 elementów. Wszystkie umowy mamy w jednym miejscu. Możemy też tak przekazywać całe foldery i całe struktury naszych plików z dysku, po prostu przeciągnąć i mamy to już dostępne dla całego zespołu, dla całego naszego teamu. Ja w takim razie chciałabym jeszcze Wam pokazać, jak wygląda dostosowywanie tutaj tych kolumn, jak to może wyglądać. Przejdę do innej witryny i pokażę Wam też, jak takie witryny w SharePoincie mogą wyglądać. Ja sobie kliknę tutaj SharePoint, czyli przejdę do ogólnego SharePointa w mojej organizacji i widzę, że tych witryn mam tutaj bardzo dużo. I kliknę sobie w taką, na której będę miała więcej plików i na której wcześniej już pracowaliśmy zespołowo, żeby pokazać Wam, jak wyglądają też kolumny. Na przykład tutaj kliknę w dokumenty i pokażę Wam, jak dostosowywać widoki i kolumny w takiej witrynie. Mamy tutaj znowu dokumenty general, nazywa się to dokładnie tak samo, bo stworzyłam wcześniej zespół handlówka, grupę prywatną na Teamsie i też utworzył mi się tutaj folder general. Mam tutaj kilka plików, które również były edytowane z innymi użytkownikami i możemy w ten sposób sobie to dostosować widok. Tutaj mamy coś takiego jak wszystkie dokumenty i mamy na przykład listę. Możemy wybrać listę kompaktową i możemy też wybrać kafelki. I co ciekawe, jak wybierzemy kafelki, to będziemy widzieli tutaj wszystkie nasze pliki w nieco innym układzie, ale oczywiście, jeżeli chodzi o pliki, to tutaj nam się w plikach nic nie zmieni, ale będziemy mogli zobaczyć też ich podgląd. Za chwileczkę mi się to zaktualizuje. Po prawej stronie mamy tutaj też, po prawej stronie od tych widoków, możemy otworzyć okienko filtrów i możemy pofiltrować, też przefiltrować przez na przykład zmodyfikowane przez konkretną osobę, po typie dokładnego pliku i możemy też zobaczyć na osi czasu, kiedy zostało to zmodyfikowane. Jak widzimy, tutaj mamy nasze pliki, widzimy też ich podgląd, co znajduje się na przykład w takim pliku Wordowskim.
Wejdziemy sobie w takim razie jeszcze raz w listę i pokażę Wam tutaj, jak te kolumny można również pododawać i co można jeszcze wyświetlić w takich plikach, co się w nich znajduje. Można dowolnie przefiltrować te pliki, które się tutaj znajdują, na przykład klikając na zmodyfikowane od najstarszych do najnowszych. Możemy też zmienić ustawienia kolumn, poprzenosić je dowolnie, to może wyglądać jak tylko chcemy. I możemy taki widok na przykład zapisać. Możemy też edytować bieżący widok i pokażę Wam, jak takie widoki można edytować i co możemy dokładnie wyświetlać. Tutaj nam się już takie bardziej skomplikowane okienko wyświetla, ale spokojnie, to nic trudnego. Wybieramy po prostu z tej listy, możemy zaznaczyć po prostu checkbox przy konkretnej informacji dotyczącej pliku. To są też tak zwane metadane, takie dane, które są gdzieś w pliku zaszyte, których nie widać na pierwszy rzut oka. Na przykład rozmiar pliku i typ zawartości. Weźmiemy sobie takie dwie dodatkowe kolumny, żeby wiedzieć od razu, ile taki plik zajmuje. Klikniemy sobie OK. Wyedytowaliśmy nasz obecny widok. Klikniemy sobie General i widzimy rozmiar pliku i widzimy typ zawartości, że wszystko to jest dokumentem. Także widzimy, że można sobie to dostosować. Można też kliknąć Dodaj kolumnę. I w taki sposób te widoki można sobie dostosowywać do własnych potrzeb, aby móc później taki widok filtrować, czyli na przykład wyświetlić wszystkie pliki muzyczne, wszystkie dokumenty, wszystkie zdjęcia. Jeżeli tych plików jest tutaj bardzo dużo i zrobiło nam się faktycznie tutaj małe zamieszanie, nie wiemy, jak nad nimi zapanować, to jest dobry sposób, żeby dostosować sobie taki widok do naszych potrzeb i móc dzięki temu filtrować w zależności od typu, rozmiaru pliku, miejscowości. Można dodawać też dużo innych pól. Na przykład zmodyfikowany przez, jeżeli byśmy tutaj modyfikowali z innymi osobami. Wejdziemy sobie w takim razie jeszcze raz w edytuj bieżący widok i pokażę Wam jeszcze tylko jedną opcję, jaką jest wersja. I możemy sobie tutaj ustawić, żeby od razu pojawiała nam się, która to jest wersja pliku. Ładuje mi się tutaj SharePoint. OK, i tutaj mamy coś takiego jak wersja. Zapiszę sobie jeszcze raz ten widok. Kliknę OK, nasz kanał ogólny i mamy tutaj wersję. I od razu widzimy, że ten plik ma już wersję trzecią, a ten plik już ma 10 wersji, czyli może to być najczęściej używany plik na naszej witrynie. Jest to zespół handlówka i koszty miesięczne są tutaj bardzo mocno edytowane. W takiej sytuacji mogę kliknąć sobie tutaj w te trzy kropeczki i wyświetlić historię wersji. Ta liczba 10 nas mocno zainteresowała. Widać, kto edytował. Marek, Hania, Marek, Hania. I widać, że oni tutaj edytują ten plik dość intensywnie. Co chwilę pojawia się jakaś zmiana już od jakiegoś czasu. Ale może okazać się, że Marek wyedytował coś, o czym my nie wiedzieliśmy, albo wprowadził tę zmianę bez naszej wiedzy. Pokażę Wam, jak można taki plik porównać, czy też przywrócić do poprzedniej wersji. Przejdziemy sobie w takim razie, ponieważ Marek tutaj jest w naszym folderze administracja i mamy tutaj różne umowy. Możemy sobie stworzyć na przykład nowy dokument. Będzie to umowa o pracę. I tutaj standardowo nie musimy niczego zapisywać. Poprzednio też pokazywałam współpracę na jednym pliku w Excelu. Teraz pokażę Wam w przypadku Worda, jak można takie pliki porównywać. I teraz wystarczy, że ja to po prostu zamknę. I u Hani również to będzie w naszej witrynie administracja. Mogę przejść z poziomu SharePointa, klikając SharePoint i administracja, albo mogę wejść w dokumenty mojej administracji, ogólny, pliki i mogę kliknąć trzy kropeczki, otwórz w programie SharePoint. Albo mogę przejść do dokumentów i zrobić dokładnie to samo, pliki i otwórz w programie SharePoint. Marek stworzył nam tutaj dokument około minutę temu. Ja sobie w takim razie ten dokument mogę również edytować. Zmiana numer 1. I też mogę ten plik w tym momencie zamknąć. Pokażę Wam teraz, jak można taki plik przywrócić do poprzedniej wersji. Kliknę sobie w te trzy kropki. Historia wersji. I mam tutaj zmianę. Marek utworzył plik, Marek go edytował, później edytowała Hania. Ja w takim razie klikam tutaj przy tej pierwszej wersji, trzy kropki, mogę zrobić widok albo przywróć. Porównamy z tą zmianą Marka, czyli klikniemy w drugą wersję, następnie kliknę przywróć
Zamierzasz zamienić bieżącą wersję na wybraną wersję pliku. Kliknę tak i mam przywróconą wersję. Mogę również kliknąć tę strzałeczkę, kliknąć widok i mogę tutaj też zrobić usunięcie wersji tego elementu. Także z tego miejsca mogę przywrócić ten dokument do takiej wersji, którą edytował Marek, czyli mojej zmiany w tym dokumencie już nie powinno. Musiałam mieć jakąś utratę połączenia. Tak, faktycznie Marta przez chwilę nas rozłączyła, ale już jesteś z powrotem live. Okej, to w takim razie wchodzę w ten dokument, który edytowałam wcześniej i nie ma tej mojej zmiany, ponieważ przywróciłam poprzednią wersję pliku. Także w ten sposób możemy zarządzać naszymi plikami i naszymi wersjami, że zawsze będzie to bezpieczne o tyle, że jeżeli ktoś naszą obecną wersję wyedytuje, a my nic o tym nie będziemy wiedzieli, to można tę wersję zawsze przywrócić, można ją też porównać. W takiej sytuacji może też okazać się, że ktoś na przykład taki plik usunął i wtedy nie możemy też ani wyświetlić wersji, ani nie możemy tych wersji przywrócić, bo po prostu nie ma pliku. Co w takiej sytuacji? Załóżmy, że Marek chce opuścić firmę i uważa, że wszystkie te umowy z klientami są tak naprawdę nieważne. On zaznacza te wszystkie umowy i po prostu je usuwa. Po czym zanosi wypowiedzenie i znika. Wyjeżdża z kraju, nie mamy żadnych umów, nie mamy nic związanego z jego klientami i tak naprawdę ta witryna stała się pusta. Nie ma umów, został jeden dokument. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Hania w takiej sytuacji może w tej witrynie wyświetlić kosz. Hania widzi pustą witrynę, no to wchodzi do kosza, zobaczyć, co tutaj się stało. No i te pliki tutaj są. Ale spójrzcie, Marek też ma dostęp do kosza. Więc też może sobie te pliki usunąć z kosza. I co w takiej sytuacji, jeżeli Marek usunie je w tym miejscu? Usuwam wszystko. Usuń. Nie ma żadnej umowy. Marek opuszcza pracę i jest zadowolony, ponieważ wszystkich klientów zabrał ze sobą. Hania jednak jest administratorem. Jest właścicielem tej naszej witryny, tego naszego zespołu. Na szczęście Marek miał uprawnienia tylko jako członek. Tutaj mamy coś takiego jak kosz drugiego poziomu. Spójrzcie, jeszcze raz kliknę w ten kosz. On mi się tutaj powinien odświeżyć. Kosz jest pusty. Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, sprawdź w koszu drugiego poziomu. Wejdę jeszcze raz na konto Marka. Marek nie ma takiego komunikatu. Marek nie może wejść do kosza drugiego poziomu. Pamiętajcie, żeby udzielać takie uprawnienia w przypadku tworzenia zespołów, aby to było faktycznie przemyślane, że tylko właściciel będzie miał zawsze wyższe uprawnienia niż członek i tylko właściciele mają takie uprawnienie. Tylko oni mogą przywrócić te pliki, ponieważ jest jeszcze właśnie ten kosz drugiego poziomu i Hania sobie w niego klika. I tutaj mamy wszystko, co zostało również usunięte wcześniej. Mamy jeszcze jakiś folder. I tutaj możemy kliknąć albo opróżnij kosz, albo możemy to wszystko zaznaczyć i po prostu przywrócić. I wszystkie umowy są bezpieczne. Także w takiej sytuacji możemy mieć zawsze te pliki zabezpieczone, one tutaj w tym koszu drugiego poziomu są przechowywane przez 93 dni. Tak jest to ustawione i tak w taki sposób to działa, że 3 miesiące jeszcze jesteśmy bezpieczni z tego kosza drugiego poziomu. Możemy te nasze pliki przywrócić. Ja kliknę w takim razie jeszcze raz w te nasze dokumenty. I tutaj mamy nasze dane pracowników, dokumenty i ten folder General. Jeżeli chcemy zmienić uprawnienia, na przykład właśnie tych członków, albo zmienić uprawnienia naszych członków na właścicieli, klikamy sobie tutaj po prawej stronie, mamy liczbę członków 4 i możemy sobie zmienić z członek na właściciel albo po prostu usunąć z grupy. I to jest takie bardzo proste zmienianie uprawnień, ale jakie uprawnienia kryją się pod tą nazwą właściciel? Jakie uprawnienia kryją się pod nazwą członek? Zamknijmy to i wejdźmy w nasze koło zębate, czyli w ustawienia. I to będą ustawienia dotyczące tej konkretnej witryny. Spójrzcie, mamy ustawienia biblioteki, mamy przywróć bibliotekę, mamy również uprawnienia witryny. I klikając sobie w to, mamy tutaj coś takiego jak grupy uprawnień, na przykład właściciele grupy administracja. Mamy też członkowie grupy, możemy też to wyedytować. I mamy też osoby odwiedzające witrynę. Za chwilę przejdziemy dalej. Ja też nie będę dużo mówiła o tych uprawnieniach, bo to jest naprawdę rozległy temat, ale pokażę Wam, na co szczególnie warto zwrócić uwagę i jeżeli będziecie chcieli te uprawnienia zmienić, to gdzie warto zajrzeć.
Tutaj możemy zrobić też, możemy zmienić sposób udostępniania przez członków i na przykład zmienić, że tylko naszą stronę mogą udostępniać właściciele. Tylko właściciele mogą udostępniać pliki. Albo właściciele i członkowie i osoby z uprawnieniami do edycji mogą udostępniać pliki. Albo po prostu wszyscy. Możemy też kliknąć zażądaj dostępu, czyli jeżeli udostępni jakikolwiek członek zespołu taki folder czy taką witrynę i ktoś nie będzie miał do niej dostępu, może takiego dostępu zażądać. Wtedy po prostu wpisuje swoją prośbę albo żąda dostępu, a taki alert, takie powiadomienie zostaje wysłane albo do właścicieli witryny administracja i tutaj to możemy zmienić, albo pod określony adres e-mail i tutaj wpisujemy, że na przykład tylko do mnie przychodzą te żądania dostępu. Można też dopisać wiadomość niestandardową. I pokażę Wam teraz ten ostatni link, czyli ustawienia uprawnień zaawansowanych. I tutaj przechodzi nam do zupełnie innego miejsca, jakim są właśnie uprawnienia. I tutaj nie będę też omawiała krok po kroku, jak to wygląda, tylko powiem, na co szczególnie warto zwrócić uwagę. Tutaj mamy trzy takie podstawowe grupy uprawnień. Członkowie witryny, odwiedzający witrynę, właściciele witryny. I te grupy uprawnień mają dodane konkretne poziomy uprawnień, czyli tutaj to trzecia kolumna. Albo uprawnienia do edycji, do czytania i pełna kontrola. To wszystko możemy sobie dowolnie dostosować i stworzyć na przykład nową grupę uprawnień. I istotne jest też to, i to zapamiętajcie, żeby tworzyć grupy uprawnień i w tych grupach mieć członków, niż każdemu z osobna przypisywać uprawnienie, czyli każdej osobie. Później, jeżeli mamy wiele witryn, wiele plików, wiele bibliotek, możemy pogubić się w tym, która osoba ma dostęp do jakiej konkretnej biblioteki, do jakiej konkretnej witryny, gdzie może edytować, gdzie nie może. Dlatego lepiej jest zarządzać grupami. Jeżeli całej grupie zmienimy uprawnienia, to wszystkie osoby, które są w tej grupie, te uprawnienia też będą miały zmienione. Jeżeli klikniemy tutaj utwórz grupę, to możemy tutaj te wszystkie uprawnienia pododawać. Nie będę tutaj przez to wszystko przechodzić. Klikam w takim razie anuluj, ale widzicie, jak to wygląda i w którym momencie można to dodać. Ale tutaj jeszcze można kliknąć coś takiego jak poziomy uprawnień. I tutaj też można dodać poziom uprawnień. Tych poziomów i tych uprawnień mamy ponad 30, także jest naprawdę w co się zagłębiać, jest czym się bawić i tutaj ustawiać te wszystkie ustawienia konkretnym grupom, konkretnym osobom. Jeżeli klikniemy sobie na przykład w członkowie witryny, to możemy tutaj też pozmieniać te ustawienia. Ja w takim razie, jeżeli chodzi o te uprawnienia, powiedziałam tylko tak zajawkowo, jeżeli będziecie chcieli oczywiście dowiedzieć się tutaj więcej na temat tych uprawnień, to jesteśmy do dyspozycji. Pokażę Wam jeszcze tylko coś w Teamsach, co jest raczej takie nieoczywiste. Jeżeli chodzi o tworzenie nowych kanałów, to tworzy nam się nowy folder w naszej bibliotece dokumentów. Czyli spójrzcie, mamy tutaj dane pracowników, mamy tutaj dokumenty i general. Dane pracowników to jest osobny folder, który stworzyłam, ale jeżeli stworzymy kanał, który jest kanałem prywatnym, czyli tutaj z taką kółeczką, to nie mamy tego kanału, tego folderu tutaj w naszej witrynie administracja. Spójrzcie, mamy tylko dokumenty i general, czyli to stworzone w kanałach, a tego nie mamy. To jest osobny kanał, tajny, on jest kanałem prywatnym. I w ten sposób możemy kanał prywatny dodać. Ja już Wam pokazuję, jak to wygląda. Kliknę sobie więcej opcji, dodaj kanał. I tutaj mamy nazwę kanału. Poprzednio mieliśmy tajne, to tutaj wpiszemy sobie poufne. Dobrze. I tutaj możemy ustawić prywatność i to jest właśnie ten kanał prywatny. Klikam dalej. I dlaczego przenosi nas do dodawania członków? Ponieważ w tym kanale, w tym konkretnym kanale możemy dodać inne osoby niż w całym zespole. Czyli tutaj na przykład będzie miał dostęp tylko Marek, a pozostali, czyli Piotrek, Anka, nie będą mieli dostępu do tego jednego kanału. Klikam dodaj. I Marek będzie członkiem. Tego nie zmieniamy, żeby nie miał drugiego kosza. I tutaj tworzy nam się znowu witryna pliki. Spójrzmy, administracja, nie stworzył nam się folder poufne. Dlaczego? Spójrzcie, kliknę sobie tutaj te trzy kropki, otwórz w aplikacji SharePoint, bo jestem bardzo ciekawa, co nam się tutaj utworzyło. Mamy coś takiego jak administracja poufne, a wcześniej
Ułożę sobie to okno w ten sposób, bo mi zasłania ten panel. OK. I tutaj mamy administracja poufna, a wcześniej mieliśmy po prostu administracja, co oznacza, że stworzyła nam się odrębna witryna. Tutaj mamy informację, że ten folder jest połączony z kanałem w aplikacji Microsoft Teams, ale to jest odrębna witryna. I tutaj są to dwa niezależne byty. Jeżeli stworzymy coś tutaj w tych dokumentach albo general dokumenty, to administracja poufne tworzy nam się samo. I tutaj nie mamy możliwości zmiany tej nazwy. Tworzy nam się tutaj również adres tej witryny i to też jest odrębne. O tym warto pamiętać, ponieważ będąc cały czas w poziomie jednego zespołu, mamy jednak różne witryny. Jak tworzymy zespół, tworzy nam się witryna, a kolejne kanały to są tylko foldery. Ale tworząc kanał prywatny, pamiętajcie o tym, że to z kółeczką to jest oddzielna witryna. Jak kliknę sobie tutaj w ten mój SharePoint i mam tutaj całą listę tych moich witryn, to jak widać mam administrację jako oddzielna witryna, biuro jako oddzielna i administracja tajne również jest oddzielną witryną. Klikając w administrację tajne mamy odrębną stronę główną, dokumenty, nie jest to powiązane z tą poprzednią. Powiedziałam na temat plików w Teamsach, na temat tego, czym jest SharePoint. Jak widzicie, SharePoint jest bardzo rozległy. Można się tutaj naprawdę pobawić tym na różne sposoby. Poudostępniać witryny, można tworzyć nowe biblioteki dokumentów, można dostosowywać tę stronę główną, całe menu i to wszystko możecie dostosować do własnych potrzeb. Można udostępniać pliki z poziomu SharePointa, można tak samo udostępniać pliki z poziomu Teamsów. Można to również synchronizować, co również pokazywałam na poprzednich webinarach, gdzie pliki, korzystając z plików, które są dostępne lokalnie, czyli w naszym folderze, na przykład tutaj klikając w OneDrive, mam moje dokumenty, które są na moim dysku i udostępniając je z dysku, z SharePointa czy z Teamsów, one w każdym miejscu są dokładnie takie same. I dodając plik w moim folderze, on będzie również dostępny w witrynie SharePoint i on również będzie dostępny w Teamsach. Dodając coś przez przeglądarkę w SharePoincie, to pojawią się w moim kanale pliki, na przykład w naszym zespole administracja. Chciałam pokazać to w maksymalnym skrócie. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to jak najbardziej będzie można się z nami skontaktować. Myślę, że tutaj pytań w samym webinarze już pojawiło się dosyć sporo. Na wszystkie będziemy oczywiście odpowiadać. Pewnie teraz będzie sesja Q&A. Tych pytań na pewno pojawi się dość dużo, także skupimy się tylko na tych wybranych. Ja jeszcze tylko chciałam na samym końcu dodać, że my nie skupiamy się głównie na przykład na sektorze edukacyjnym, czyli na szkołach, czy nie skupiamy się głównie też na biznesie. Ja pokazuję ogólnie, jak to wygląda w SharePointie, jak to wygląda w Teamsach. To wszystko może wyglądać tak, jak wymyślicie to do swoich potrzeb i jak to ustalicie na przykład z administratorem, jak będzie to miało wyglądać. To nie musi wyglądać tak jak u mnie, a Teamsy wyglądają jednak nieco inaczej dla edukacji. Mamy stworzony na przykład w naszym zespole od razu folder materiały, także też te foldery wyglądają nieco inaczej. Ja pokazywałam, jak to wygląda na takiej podstawowej licencji komercyjnej, ale jak to będzie wyglądało u Was, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli chodzi o ten poziom uprawnień, to też możecie to dostosowywać do własnych potrzeb. Ja myślę, że mogę już wrócić z kamerą, bo tutaj już nie powinno być żadnych przestojów. Dzięki, Marto. To ostatnie zdanie, które powiedziałaś, jest bardzo ważne i warto je powtórzyć. To znaczy, niezależnie od tego, czy patrzysz na Teamsy w kontekście edukacji, bo pracujesz w szkole, czy w kontekście swojej organizacji, to tak naprawdę to, co pokazywała Marta, ma zastosowanie jeden do jednego w obu tych scenariuszach. Oczywiście ten punkt startowy może się delikatnie różnić, w szkole będzie jakiś predefiniowany folder z materiałami, ale tak naprawdę pod spodem te wszystkie mechanizmy działają dokładnie tak samo. Spróbujemy się przełączyć teraz na mój pulpit. OK, i krótko podsumowując. Zobaczyliście, że Microsoft Teams tak naprawdę pod spodem wykorzystuje także inne produkty z pakietu Office 365. I tak naprawdę naszą taką ukrytą agendą za tym webinarem było zwrócić na to uwagę, że Teams jest takim naturalnym punktem startu, od którego wiele osób rozpoczyna swoją przygodę, ale gdzieś tam pod spodem są także inne produkty, które w samym już pakiecie Office 365, które idealnie się z nim integrują. Trochę więcej na ten temat
Będziemy mówić za tydzień. Zapraszam Was już na kolejny webinar, oczywiście w piątek o 11:00, o tej samej porze, na którym wybierzemy takich 10 perełek z Office 365 i pokażemy, jak je wykorzystać bardzo szybko i dlaczego naszym zdaniem są takie ważne. Nagranie oraz transkrypt sesji pytań i odpowiedzi udostępnimy we wtorek. No i oczywiście też bardzo polecam odwiedzić i zapisać się na bezpłatne szkolenie, które przygotowała Marta. Adres widzicie na stronie. Jeżeli interesują Was inne materiały, poprzednie nagrania z poprzednich webinarów oraz inne treści, które publikujemy, zapraszamy. Możecie nas znaleźć na Facebooku, YouTubie, Instagramie czy LinkedInie. Adresy są bardzo proste, wystarczy po akademiaaplikacji.pl wpisać akronim odpowiedniego portalu, czyli odpowiednio FB, od Facebooka, YouTube, Instagram, LinkedIn. Słuchajcie, przed nami sesja pytań i odpowiedzi. Ja zacząłbym ją troszeczkę nietypowo, bo miałbym pytanie do Ciebie, Marto. Czy pracując, prowadzisz całą masę szkoleń, spotykasz się z ogromną ilością klientów, masz dzięki temu też ogromne doświadczenie. Gdy myślisz o plikach w Office 365, to czy jest jakaś taka jedna funkcja, którą wskazałabyś jako taką kluczową, najważniejszą, czy taką, którą nowy użytkownik tej platformy powinien się zainteresować? Jest coś takiego? Dla mnie najważniejszą funkcją jest na pewno wersjonowanie. To pokazywałam, jak to wygląda, ale nie wyobrażam sobie, jeżeli miałby być SharePoint, OneDrive, czy w ogóle cokolwiek, gdzie coś udostępniamy, współdzielimy z zespołem, nie mamy opcji wersjonowania. To jest dla mnie najważniejsza funkcjonalność i coś, co naprawdę pomaga, ponieważ jeżeli zmieniamy coś w kilka czy kilkanaście osób, możemy mieć problem, żeby faktycznie ustalić, która wersja jest aktualna, albo powstawałyby na przykład zamiast wersjonowania, tak to sobie wyobrażam, gdyby tej funkcjonalności nie było, powstawałyby kopie, 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 kopia 1, 2, 3. To jest moim zdaniem nie do przejścia, także wersjonowanie jest najlepszą moim zdaniem funkcjonalnością, która mi przydaje się każdego dnia. I też dla mnie jest to ogromne bezpieczeństwo plików dodatkowo, ponieważ usuwając coś czy zmieniając coś przypadkiem albo nadpisując, zawsze mogę się do tej wersji cofnąć. Także na pewno ogromne bezpieczeństwo, oszczędność czasu, no i na pewno oszczędność organizacyjnie jakichś chaosów, konfliktów czy komunikacyjnie, no to po prostu bardzo ułatwia. Także jeżeli macie przyzwyczajenia z takich lokalnych systemów plików, gdzie kolejne wersje, dopisujecie kolejny numerek i tworzy się po prostu bardzo szybko bałagan, to zdecydowanie SharePoint nie musicie tego robić, system robi to za Was. Wersjonowanie faktycznie też byłoby zdecydowanie na pudle moich funkcji takich ulubionych, jeżeli chodzi o zarządzanie dokumentami. Ja bym dorzucił jeszcze do tego OneDrive'a, bo i połączenie tych dwóch funkcji, które tak na marginesie już na dniach będzie dostępne, czyli możliwość przeglądania historii bezpośrednio zsynchronizowanych plików, to naprawdę, naprawdę no nie tylko ułatwia życie, ale może też rozwiązać takie typowe problemy. Zrobimy gdzieś jakąś literówkę, pomyłkę, skasujemy coś, czy to specjalnie, czy przez nieuwagę, to naprawdę potrafi nam uratować skórę. Dobrze, słuchajcie, wybraliśmy kilka pytań, które zadawaliście na żywo. Mamy czterech kandydatów. Ja szybko je przeczytam i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Pytanie numer jeden. Co z sytuacją, gdy zespół przenosi się do Microsoft Teams, a ma za sobą dużo projektów i plików ze sobą? Jak najefektywniej to przenieść? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo często pojawiające się w kontekście adopcji Office 365. Tak? No bo rzadko jest tak, że startujemy od kompletnego zera i budujemy te treści już w Office 365. Najczęściej mamy po prostu jakąś historię dokumentów. Czasami ta historia jest bardzo duża. Jakie mamy możliwości? Po pierwsze, bezpośrednio ze strony administracyjnej Office 365 i SharePointa możecie ściągnąć takie małe narzędzie, które nazywa się SharePoint Migration Tool, które między innymi służy właśnie do tego, aby przenosić z jakichś lokalnych zasobów sieciowych, tudzież lokalnych, starszych wersji SharePointa, pliki bezpośrednio do chmury. Więc jeżeli to jest ten scenariusz dla Was, to polecam znaleźć to narzędzie, poczytać dokumentację. Próg wejścia nie jest strasznie duży. To, co potrzebuje SharePoint Migration Tool, to po prostu pliku, w którym wskażemy źródło
i docelowe miejsce, w którym ma się znaleźć plik. To jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz to oczywiście można przenosić te pliki ręcznie, jakkolwiek abstrakcyjnie może to brzmieć. Ja znam z doświadczenia wiele organizacji, które postanowiły zrzucić ten obowiązek na swoich użytkowników. Dlaczego? Dlatego, że przy okazji takich przenosin, szczególnie jeżeli mamy dużą historię takich plików, to jest idealny moment do tego, żeby zrobić porządki. Jeżeli przerzucimy to na jakiś skrypt czy narzędzie, ono przeniesie cały ten bałagan, który mieliśmy, mniej więcej jeden do jednego do chmury. I oczywiście pliki będą w innym miejscu, ale bałagan pozostaje. Więc zastanowiłbym się, czy przy okazji takiego procesu nie pokazać użytkownikom na przykład OneDrive'a i nie powiedzieć, że możecie przenieść te pliki samodzielnie, szczególnie, że może być to drag and drop bezpośrednio z systemu Windows. Trzeci scenariusz to jest, jeżeli korzystacie z plików w innym systemie, Google'a, nie wiem, Apple'a, mamy takie narzędzie, które nazywa się Mover, ono także jest dostępne bezpośrednio z Office 365. Są jeszcze oczywiście rozwiązania firm trzecich, komercyjne, za które płacimy. Jest też możliwość przeniesienia tego z wykorzystaniem skryptów. Reasumując, no jak najbardziej jest to możliwe, oczywiście każdy scenariusz jest inny. Jeżeli tutaj do autora pytania, jeżeli chcesz nam podać troszeczkę więcej szczegółów, bo podałem tych scenariuszy wiele, to myślę, że po krótkim mailu jesteśmy w stanie wskazać ten, który byłby najrozsądniejszy w tym scenariuszu. Dobrze, pytanie kolejne. Czy można mieć szablon kanałów w zespole z kilkoma standardowymi katalogami, typu dane, projekty, szablony plików i jeszcze tutaj autor wskazuje na jakiś automat, który będzie odpowiednio nazywał odpowiednio pliki. To pytanie jest złożone. Jeżeli chodzi o szablony kanałów, szablony całych zespołów, to jest taka możliwość. Po pierwsze podpowiadam, że najprościej można tworzyć zespół kopiując istniejący. Więc można stworzyć taki wzorcowy zespół, który będzie miał pewną strukturę i po prostu przenosić go, nie tyle przenosić, tworzyć jego kopię dla kolejnych scenariuszy. Tutaj podejrzewam, że to są projekty. Więc to jest jeden scenariusz, absolutnie najprostszy, nie wymaga w zasadzie żadnego specyficznego narzędzia, po prostu tworzymy pewien wzorcowy zespół, kopiujemy go, tyle. Jest też możliwość tworzenia takich zespołów w trybie automatycznym, ale tutaj od razu zaznaczam, że wymaga to użycia skryptów, współpracy z administratorem, niekoniecznie deweloperem, ale oczywiście jeżeli masz w zespole programistę, to on jest w stanie, mówiąc brzydko, taki temat ogarnąć. Teamsy na to pozwalają, ale w takim najprostszym scenariuszu klikanym pozostają nam tylko kopie istniejących zespołów. Jak szybko udostępnić dla 100 osób? Domyślam się, że udostępnić zespół albo udostępnić pliki na SharePointie. W zasadzie tutaj odpowiedzi będą bardzo podobne, bo jeżeli ta witryna SharePointowa jest skojarzona z zespołem, to pytanie brzmi, jak szybko dodać osoby do takiego zespołu. Po pierwsze, no oczywiście możemy ręcznie dodawać takie osoby, ale to nie będzie spełniało twojego warunku, że będzie to szybkie. Można to oskryptować, czyli jeżeli mamy jakąś listę, no bo gdzieś lista tych osób, które chcesz dodać, musi być zapisana. Można wykorzystać do tego skrypt, czyli zaangażować na przykład administratora. Technicznie nie jest to skomplikowane, ale wymaga faktycznie pomocy kogoś z IT. Trzeci sposób, który pokazywał w zeszłym tygodniu na naszym webinarze Artur w kontekście zespołów klasowych, ale jak najbardziej można go też wykorzystać w dowolnym innym scenariuszu, to wygenerowanie na przykład kodu dla takiego zespołu. Na przykład rozesłanie tego kodu wszystkim zainteresowanym członkom. Wtedy taka osoba, dołączając do zespołu, jest specjalna opcja w Teamsa, która pozwala podać kod i automatycznie taka osoba staje się członkiem takiego zespołu, co z ciebie jako właściciela zdejmuje konieczność przeklikiwania tych wszystkich nazwisk. Pewnie znalazłby się jeszcze jakiś sposób, ale przyznam, że na ten moment nie przychodzi mi do głowy. Więc ewentualnie uzupełnimy to w naszym transkrypcie. OK, kolejne pytanie, udostępnianie plików. Jak zmienić, żeby domyślną opcją było dla osób już mających dostęp, a nie tak, że każdy, kto dostanie link, chodzi o to, żeby nie klikać za darmo. Czyli jak ustawię konkretne uprawnienia w SharePoint, to będą analogiczne uprawnienia w Teams. To chyba powiązane pytania. Zarówno Teams, jak i SharePoint
jak widzieliście na demo, są ze sobą powiązane. W momencie tworzenia Teamsów pod spodem tworzy się witryna SharePointowa. Więc jeżeli dodajemy kogoś jako członka zespołu w Teamsach, on automatycznie będzie miał też uprawnienia do danej witryny. Więc jeżeli zarządzasz tymi uprawnieniami w Teamsach, to one generalnie spływają także na SharePointa. Ale często zdarza się, że chcemy w ramach naszego zespołu, naszej witryny SharePointowej, udostępnić jakieś treści innej grupie użytkowników, albo zabronić na przykład członkom edycji plików. Tak zresztą działają materiały w zespołach edukacyjnych. I wtedy z poziomu SharePointa można takie uprawnienia skonfigurować w zasadzie w dowolny sposób. To sporo pokazywała Marta, możemy zablokować dziedziczenie takich uprawnień, skonfigurować takie uprawnienia ręcznie. Dobrze, mam pytanie, czy jako właściciel kanału usunie dokumenty, czy są one do odzyskania? Tutaj też pokazywała to Marta, ale to jest bardzo dobre pytanie, bardzo często się pojawiające. Oczywiście tak, pamiętajcie, że mamy dwa poziomy kosza. Ten pierwszy dostępny dla użytkowników, ten drugi dla administratorów. I nawet jeżeli nie masz jako użytkownik możliwości odzyskania takiego pliku, to zawsze możesz zgłosić się do właściciela takiego zespołu, administratora, który ze swojego poziomu będzie mógł taki plik odzyskać. Jest pewien określony czas, nie pamiętam teraz, on jest liczony dziesiątkami dni, w transkrypcie podamy odpowiedni link, więc ten czas jest dość długi, ale skończony po jego upłynięciu, tylko i wyłącznie przez support takie pliki można odzyskać. Tutaj jeszcze końcówka tego pytania. Obecnie wygląda to tak, jakby fundamentem był SharePoint i Exchange. Zakładam, że mówisz o fundamencie w kontekście całego Office 365. Jasne, to głównie bierze się z zaszłości historycznych. To są po prostu produkty, które są na tym rynku dostępne najdłużej. Poza tym, jakby się zastanowić, każda organizacja potrzebuje poczty Exchange. Każda organizacja potrzebuje jakiegoś systemu do zarządzania plikami i to jest SharePoint. Czy to są fundamenty Office 365? Nie wiem, to już każdy może sobie na to odpowiedzieć, ale na pewno są to bardzo ważne elementy, dlatego też poświęcimy im oddzielne moduły w naszym kursie Office 365, bo faktycznie każdy będzie w pewnym momencie, jeżeli korzysta z Office 365, wykorzystywał te systemy i one faktycznie bardzo mocno się ze sobą przenikają. Teamsy, Exchange i SharePoint. No dobrze, i ostatnie pytanie. Proszę o informację dotyczącą zabezpieczenia materiałów, dokumentów na niekontrolowane pobranie, kradzież danych przez osoby spoza firmy. Świetne pytanie. I pewnie wiecie, że jak konsultant odpowiada świetne pytanie, to na ogół odpowiedź brzmi, to zależy. I tak dokładnie jest w tym przypadku. To, w jaki sposób chronione są twoje pliki, po pierwsze, w dużej mierze zależy od ciebie. Od tego, jak skonfigurujesz uprawnienia, na co będziesz pozwalać w bibliotekach, zespołach i witrynach SharePointowych. Natomiast w samym Office 365 są funkcje, które pozwalają zabezpieczać dokumenty od środka. Możesz włączyć audyt, śledzić, co się dzieje z takimi dokumentami. Funkcje, o których mówię, pozwalają szyfrować dokumenty i dokładnie kontrolować, kto może je otwierać, dokładnie sprawdzać, kiedy były otwarte. Możemy cofać dostęp do nich. Natomiast jest to temat zdecydowanie na oddzielny webinar, więc kończąc, odpowiedź brzmi, jak najbardziej można to zabezpieczyć w stopniu, który tu bez żadnego oporu powiem, nie jest możliwy w zastosowaniu, nie wiem, lokalnych udziałów sieciowych. Kontrolować to także dla użytkowników zewnętrznych. OK, resztę pytań, ponieważ powoli zbliża się godzina 12. W imieniu swoim, Michała, Marty, bardzo dziękujemy jeszcze raz, że postanowiliście poświęcić tą godzinkę na poznanie tajników SharePointa i Teamsów. Jeszcze raz zapraszamy Was na kolejny webinar już za tydzień, a mi pozostaje życzyć spokojnych i zdrowych świąt i do następnego razu. Dziękujemy, ja również dołączam się do życzeń. Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Dzięki, Marto. Na razie. Na razie.